trener Łukasz Jergowski. Z każdym trenerem robię wywiad na zakończenie, tak szybciutko. Tak, panie trenerze, dwa słowa podsumowania organizacyjnie, jak to wyglądało i jak zespół wypadł. Znakomicie, ale... Ostrów piękne miasto. Organizacyjnie super impreza, naprawdę wszystko dopięte na ostatni guzik, super warunki, atmosfera wspaniała, pełna hala kibiców, świetne mecze, wszystko, cała ta otoczka, to było święto koszykówki w tej kategorii wiekowej, aż miło było tutaj być. Miłe wspomnienia zostawię, będziemy mieli z Ostrowa. No i co jeszcze? No. Zagraliśmy fantastyczne zawody, rozkręcaliśmy się z meczu na mecz. A który mecz był właśnie najtrudniejszy? Czyżby... Zostawię sobie to na później, wiesz? Czy może mecz Asseco? Panu pogratulować najwyżej. Czy może mecz Asseco? Z Asseco? Tak. To był ciężki mecz, troszkę zdekoncentrowani wyszliśmy. Asseco wyszło bardzo zmotywowane, bo to był dla nich mecz praktycznie o wyjście z grupy. Zagrali na 300% swoich możliwości, pełna koncentracja, motywacja. My musieliśmy się troszeczkę pobudzać z czasem, ale na szczęście wyciągnęliśmy ten mecz na plus, więc cieszymy się z tego bardzo. A potem jak już troszeczkę weszli chłopcy na odpowiednie obroty, to... Będzie hat-trick, będzie w juniorze też mistrzostwo, będzie ich trener dalej prowadził. Jeszcze nic nie wiem. Wszystkiego dobrego, gratuluję złota. Dzięki.